Mamy parszę ósmą, Wajszlach, co się tłumaczy na i wysłał. Księga Rodzaju, 32 rozdział od 3 wersetu. Tu ważny jest ten Edom, bo on odgrywa znaczącą rolę w dziejach później ludu Izraela, potomków Izraela. Amalekici też tutaj, ona urodziła Lisafowi Amaleka, Amalekici. Stąd się tutaj od Zawa wywodzą. Też to jest istotna informacja, która później się przydaje, jak ktoś chce przestudiować wpływ tych ludów na Izraela, jak one wpływają na czystość w Izraelu, czystość w sensie kultów bałwochwalczych i sposobów uwiedzenia Izraela, którzy później po powrocie z niewoli egipskiej zaczynają zamieszkiwać te tereny. Co tutaj byśmy powiedzieli w tym fragmencie Księgi Rodzaju? Co tutaj jest istotnego dla nas? Jakie możemy tutaj odnieść pouczenia z tego fragmentu Tory? Możemy wziąć za przykład, jak powinniśmy rozwiązywać nasze problemy współcześnie. Czyli Jakub zadośćuczynił w jakiś sposób Ezawowi swój podstęp, czyli podzielił się z nim swoim mieniem, ze względu na to, że podstępnie zabrał błogosławieństwo, które Izaak miał dla Ezawa. Ezaw w pewnym sensie też tutaj da się zauważyć, bo nie chciał tego daru przyjąć, bo to tutaj... strategia, tak samo, tak. Taka sama jak gdzie, w tej sytuacji, gdzie Abraham licytował Sary. Tak, podobna sytuacja, chociaż trochę inna, ale no da się to zauważyć. Czyli tu Ezaw, Jakub chciał go zobowiązać tym darem do jakby tej łaskawości. Tak, tak, że tutaj już on jakby nie miał prawa zmienić zdania. Natomiast gdyby nie przyjął tego daru, mógłby zmienić zdanie, że teraz jest łaskawy, a później by mu się coś odmieniło. To jest, tutaj da się to zauważyć. Bardzo cenna uwaga. Tak samo, jeszcze tylko dodam, że właśnie zwróćmy na uwagę na ich rozmowę później, jak on już przejął ten dar. Czyli na początku chce jakby Ezaw podporządkować sobie w jakiś sposób Jakuba. Mówi, żeby szedł z nim. Oczywiście Ezaw by rządził, Jakub się wyniguje, potem druga propozycja, no to chociaż cię popildujemy, zostanie część wojska przy tobie. No a Jakub mówi, no nie, skoro wziąłeś ten dar, to skoro już jesteś mi życzliwy, to po co oni mają tu zostać? Tak, bo to w pewnym sensie, tu nie ma mowy, nie pada to słowo, ale w pewnym sensie to jest zawarte przymierze. Ten dar jest takim okupem przymierza, że on go nie ruszy. I dlatego tutaj mówi, no to po co mi to wojsko, jak ty już jesteś życzliwy dla mnie, tak? Ale ta rozmowa nie mogłaby się inaczej potoczyć, gdyby Ezaw nie przyjął. Mogłaby się, w sensie tym, że mogłaby się to inaczej skończyć. Tutaj warto też wspomnieć o tej modlitwie Jakuba. Mamy o niej mowy... Gdzie to było? 32:10. Tak, ocal mnie z ręki Ezawa, lękam się go.
I tutaj powołuje się, tu warto też wspomnieć, że Jakub w modlitwie, 13 werset, czyli 32:13, tyś to powiedział, na pewno sprawię, że będę ci się dobrze działo, potomstwo to je uczynił jak piasek nadmorski, którego zliczyć niepodobna, gdyż wielka jest jego liczba. Tu w tej modlitwie prośbę o opiekę Jakub podnosi kwestię przymierza, które Stwórca zawarł z jego ojcem i z praojcem i z nim. To warto o tym pamiętać, o tych przymierzach, gdy jesteśmy w trudnej sytuacji. Oczywiście to powołanie się na to przymierze tutaj było jak najbardziej uzasadnione w kontekście Jakuba, w sytuacji Jakuba. Natomiast współcześnie naszym przymierzem jest Królestwo Boże i bycie w nim jako takim przez Jeszuę Pomazańca. Oczywiście te przymierza też w tym przymierzu Jeszuły, które on zawiera w czasie ostatniej tak zwanej wieczerzy, te wszystkie przymierza są zawarte, powiązane. Ale warto mieć na uwadze w trudnych sytuacjach, bo możemy być czasami w trudnej sytuacji, czy w przyszłości, czy w jakichś sytuacjach nieprzewidzianych i mieć to na względzie. Ja na przykład, gdy jest jakaś nawałnica, ostatnio przez Polskę się przewija, przetacza co jakiś czas, wspominam o przymierzu danym Noemu, czyli że Stwórca nie uczyni nic przez wody. Warto też brać to pod uwagę. Oczywiście to jest szerszy kontekst powoływania się na takie przymierze, bo tutaj jest kwestia słuchania Bóg wiekuistego, słów wiekuistego i zachowywania ich i jakby posłuszeństwa w innych sprawach. Bo to nie jest czarodziejski zwrot, że ja teraz sobie powiem zaklęcie i to już sprawa załatwiona. To jest, przymierze jest obopólne, czyli musi być ono funkcjonować, czyli nie może być w stanie zerwania. Tak jak wielokrotnie Izrael zrywał te przymierza, które Bóg odnawiał i w momencie zerwania nie mieli tej ochrony, tych przymierz. Dlatego zwróciłem uwagę na tą modlitwę Jakuba, bo on porusza sprawę przymierza. On słucha głosu, on idzie tam, gdzie Bóg mu każe iść, czyli jest posłuszny, czyli Bóg wypowiadając, że ma iść do tego miasta, czy do tego miejsca, jest to jakby dla Jakuba prawem, on to wykonuje. Idzie tam, udaje się. Wie, ma wrócić do rodzinnych stron, a wie, że tam jest brat, który mu jest nieżyczliwy z takich czy innych powodów i wykonuje to mimo tego, ale bierze pod uwagę przymierze, że idę tam, lękam się, ale ty powiedziałeś, że będzie ci się dobrze działo i twoje potomstwo przetrwa, będzie rozradzało się jak piasek nadmorski. Warto o tym, warto, ja tylko zwracam uwagę na to, że w takich sytuacjach te przymierza są poruszane, ale gdy one są w stanie niezerwanym, czyli ze strony ludzi słuchają głosu wiekuistego. Bóg nigdy nie zrywa przymierz, natomiast człowiek z człowiekiem jest różnie. Tutaj w tej sytuacji Jakub mógł to wykorzystać.
Dlatego też mówię o przymierzu Noem, gdzie tym znakiem przymierza jest łuk na niebie i warto o tym przymierzu mieć też to przymierze w pamięci i w odpowiedniej sytuacji, w odpowiednim stanie też powoływać się na to przymierze. Chciałem tutaj przeczytać może taki fragment, 34 rozdział, 30 werset, przekład poznański. Chodzi mi o tłumaczenia. Tutaj chciałem jako ciekawostkę pewną pokazać. Wtedy Jakub rzekł do Symeona i Lewiego: postawiliście mnie w trudnym położeniu, sprowadziliście na mnie nienawiść mieszkańców tego kraju, Kananitów, Peryzytów. Chodzi mi ten zwrot nienawiść mieszkańców tego kraju. Bo dosłownie znajdziemy tam tłumaczenie w Świadkowym przekładzie. Przerzućmy się ten sam werset na Świadkowy przekład. I tu oni tłumaczą już tak, żeby nie czytać całego. Sprowadziliście na mnie klątwę, czyniąc mnie wstrętnym odorem dla mieszkańców tej ziemi. Czymś bardzo wstrętnym. Obrzydliwym. Tak mocne tam jest użyte sformułowanie w oryginale. Dlatego no nie dziwne jest, że Jakub tak się obawiał tych ludów tamtejszych. Bo to, co jego synowie zrobili, no było trudne do zaakceptowania dla tych ludów. Nie rozumieli tego, że sobie może ten książę wziąć w posiadanie dziewczynę, kobietę, zrobić z nią co chcą i w zasadzie nic, jakichś konsekwencji nie ponieść. W to, że później mamy taki przypadek opisany, pamiętacie, jak to jest opisane? Tutaj już jak Bóg przekazuje to Mojżeszowi. Co tam jest szczególnego w takim przypadku, że bierze gwałtem sobie dziewczynę, mężczyzna, później bierze sobie ją za żonę i co, jaki tam warunek jest, pamiętacie? Nie może jej oddalić. Tak. Jest warunek, że nigdy jej nie może oddalić. Coś jeszcze w tym temacie tutaj, w tej parszy, bo ja chciałbym się pewien temat poruszyć tutaj, który jest w kwestii zmiany imienia Jakub na Izrael. Ale to za chwilę. Czy coś innego jest tutaj jeszcze warte do poruszenia w dzisiejszym dniu? Co nas zastanawia lub frapuje? No tak, to są różne tutaj interpretacje, jak to wygląda, z kim on tam walczył. Jako pewne ciekawostki, no to okej. Jako mówię, pewne ciekawostki, interpretacje, bo jest kilka przynajmniej interpretacji tego fragmentu. Natomiast ja mam czasami wrażenie, że te ciekawostki, takie wodotryski, zacieniają pewną rzeczywistość, o której ja będę chciał dzisiaj powiedzieć, że zmiana imienia. Ja nie bagatelizuję tamtego, tak? Są też warto się dowiedzieć, jak to można zinterpretować te fragmenty. Ale chcę powiedzieć, że nie można się jakby zamykać na takie rzeczy tylko. Wręcz czasami zauważam, że one odwracają uwagę od czegoś ważniejszego. I dzisiaj będę chciał poruszyć bardzo ważną i trudną rzecz, która przewija się przez całe pisma proroków, właśnie związane z imieniem
Jakub lub Izrael. Jaką ważną rzecz niesie to, informację, przekaz, znajomość tego? Tutaj można by jeszcze wrócić do tekstu parszy. Skąd się wzięła nazwa miejscowości Sukkot? Bo ona później została. Jakub wyruszył. Tutaj już napisane jest 17 werset 33 rozdział jakby do Sukkot. To jeszcze tu już jest opisane jakby z punktu późniejszego, że to do Sukkot. Ale to jeszcze to miasto, to miejsce nie miało tej nazwy Sukkot. Tylko Jakub tam się rozbił, jakby obóz, i nadał nazwę temu miejscu Sukkot. Sukkot, czyli miejsce szałasów, postojów. Później mamy to święto Sukkot, tak? Święto szałasów, bo to tak jest. Namiotów, szałasów. Namiotów, no pierwotnie były to namioty. Później, jak Izrael już mieszkał w ziemi Kanaan, to robiono sobie szałasy z gałęzi. To u Nehemiasza mamy to dokładnie opisane, z jakich gałęzi mogli sobie to, te szałasy budować. No i ta miejscowość jest dosyć znacząca, bo najprawdopodobniej Izrael, który wyszedł z niewoli egipskiej pod wodzą Mojżesza, pierwszym postojem było właśnie to miejsce. To było pierwsze miejsce ich postoju. Tutaj też, nie wiem, czy zauważyliście, ten król i ten książę, jak już tam się dogadali z Jakubem, opowiadają ludowi miasta swojego, jaki to deal zrobili z Jakubem. I ten przekład, przepraszam, i ten przekład oddaje, czyli 34 werset, 34 rozdział, 23 werset. Mnie to zawsze zastanawia, jak to czytam, dlaczego tutaj jest to tak ujęte. Czy czasem całe to przymierze, żeby poślubić Dinę, i całe to przymierze pobierania, brania sobie jedni swoich córek, drudzy swoich córek, i ta wymiana, tutaj ziemia, owce i tak dalej. Czy nie miało to ze strony tego króla Hamora jakiegoś w pewnym sensie podstępu, bo oni wypowiadają się w tym 23 wersecie, czyż ich stada, dobytek i wszystko bydło nie będzie naszym? Moim zdaniem to też jest zwyczaj. Tak samo, zobacz, podobną wypowiedź miał Laban, jak dogonił Jakuba. Wszystko, co tu masz, i żony, i dzieci, to są moje. I myślę, że to jest po prostu też taka figura pewna, wtedy używana. To są stare teksty, że no, jeżeli się powinować tą jedna grupa z drugą, no to będzie ich, będą razem, czyli będzie to wszystko jedność i to będzie ich. To miało dla tych mieszkańców tego Sychem znaczenie strategiczne, bo oni, no ta grupa, która przyszła, grupa Jakuba, była silna, duża i poważnie by wzmocniła ich jakby pozycję na tamtym terenie. Siła fizyczna po prostu byłaby większa. Więc ja to widzę inaczej. Ja to widzę po prostu jako sposób wypowiedzi i rozumowanie, że jako jedność oni jako całość będą stanowić, będzie to ich, w tym sensie, że będzie ta cała grupa do nich przynależeć. No zapewne. Spodziewałabym się tutaj jakichś dodatkowych... A może oni tu widzieli po prostu w tym powinowactwie w pewnym sensie, czyli te wrzenianie się,
na łatwe zdobycie bogactwa, widząc jakie bogactwo ma Jakub. Coś w każdym razie mi się wydaje, że tutaj nie było tak słodko, jak tutaj oni to pokazują na pierwszy rzut oka. Wiedzmy, że to są ludy kananejskie. Sam sposób wzięcia Diny pokazuje, że ich obyczaje, ich prawa są inne. Oni biorą. Oni nie kierują się sprawiedliwością, tylko oni biorą, a później dogadują się z pozycji już tego, który wziął. Tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, bo to też rzutuje później na przyszłość, że najstarszy syn, jak on miał na imię, Ruben, tak? Że współżył z drugą, z tą niewolnicą, tak? Z Bilchą? Gdzieś to mi to ucieka, gdzieś miałem zaznaczone. Tutaj Ruben. To jest 35 rozdział. 22 werset. W czasie, kiedy Izrael mieszkał w tej okolicy, Ruben zbliżył się do Bilchy, drugiej żony swego ojca, i obcował z nią. Ruben jako pierworodny, później w późniejszym czasie mamy powiedziane, że stracił swoje przywileje pierworodnego. Te przywileje pierworodnego przejął Józef, a w zasadzie jego synowie. Gdy już tam Jakub dowiedział się, że Józef żyje, i tam zamieszkali Jakub z tymi synami swoimi, resztą swoich synów, całym domostwem, że tak ujmę, w Egipcie. Tam Józef miał te prawa pierworodnego. I później jego synowie przyjęli dwaj. Tak, później, które mamy u Mojżesza, czytamy, tak. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć, że Izaak ile miał lat, jak zmarł? Bo niektórzy interpretują, że przy potopie Bóg mówi, że teraz człowiek będzie żył 120 lat. Ale jest też inna interpretacja, że te 120 lat jest od tego momentu, że ta ludzkość do potopu jest 120 lat. Tutaj powiedziane jest w 28 wersecie 35 rozdziału, że Izaak liczył 180 lat. Bo w psalmie 90, który słuchaliśmy na początku, jest, że człowiek żyje 70, jak mu sił starcza, 80 lat. Ale psalm, trzeba zauważyć, że człowiek tyle żyje, 70-80 lat, ten psalm mówi pod przekleństwem. Natomiast Izaak nie był pod przekleństwem. Mojżesz nie był pod przekleństwem. Warto zwrócić uwagę na psalm 90, że tam długość życia jest podana w przekleństwie. W każdym razie Izaak 180 lat, jak to podane jest, przeżył. I następny werset 29, syt życia. Wyobraźmy sobie dzisiejszych ludzi starszych wiekiem, w jakich trudach często dożywają swoich dni. W chorobach, w ułomnościach, mając tam 70-80 lat. Jakie to przekleństwo na ludziach jest.
Dlatego my chcemy uczyć się dróg wiekuistego i przerwać to przekleństwo naszych przodków, wyjść z tego, wejść pod przymierza wiekuistego. Dlatego tak istotne jest dokładne słuchanie słów Najwyższego, aby móc tej łaski dostąpić, łaskawego spojrzenia, wejścia pod Jego ochronę, wejścia pod Jego opiekę, pod Jego skrzydła, bo to różnymi słowami mamy opisane w różnych miejscach. Wyjść z tych torów czas i przypadek. Wyjść z tych torów. Wejść na drogę, na wąską ścieżkę, jak to jest powiedziane, ciasną bramę, wejść na drogę Stwórcy, tam gdzie On roztacza swoją opiekę. Psalm 23. Nie będę się bał iść ciemną doliną. Zła się nie ulęknę. To jest właśnie to. To jest zupełnie coś innego niż życie pod przekleństwem, gdzie jest czas i przypadek rządzi i wszystko to, co jest na świecie, te wszystkie mechanizmy, które Bóg stworzył, obracają się przeciwko człowiekowi. Tu prosty przykład, no, sam sposób żywienia się, gdzie Bóg wskazał jak, to dzisiaj już coraz więcej ludzi, naukowców mówi wręcz, jak ważne jest to, co jemy, jak jemy, w jaki sposób nawet, w jakim środowisku i tak dalej. Czyli te mechanizmy, które Bóg stworzył, obracają się przeciwko człowiekowi, który nie chce słuchać słów Najwyższego. I tak z innymi rzeczami jest. Dobrze, zrobimy przerwę. W drugiej przerwie, w drugiej części to, co chciałem powiedzieć, jak ważna jest znajomość określenie Jakub Izrael, jak ono odnosi się, co ono za sobą niesie, to zrobimy przerwę do 14 i zapraszam na drugą część. Trudną, ale jakże bardzo ważną, żeby zrozumieć wiele prostw, które niektórzy interpretują, że się wypełniły. Zapraszam na 14. Do usłyszenia.